Witajcie ponownie. Dzisiaj zrobimy sobie cztery zlecenia wiedźmińskie. Myślę, że wyrobimy się w jednym odcinku. Tu mamy to boklerskie safari, o którym mówiliście często w komentarzach. I tu te cztery myślę, że zmieścimy. I następnym razem zrobimy sobie ten wielki turniej Gwinta. Już pewnie czekacie tak jak ja. Ale nie martwcie się, to już wiadomo, powoli koniec krew i wino. Ale niedługo zaczniemy sobie nową grę plus. Także będzie... Myślę, Wiesiek jeszcze długo, długo z nami. I tu zobaczmy to zlecenie. Co tu się dzieje? Ty? Ty. Naprawdę wzrusza mnie wasza troska, ale na ten dzień czekałem od dawna. Pozwólcie, że przeżyję go tak, Boberek, jak sobie zaplanowałem. O, zdaje się, że jest już mój przewodnik. Uszanowanie. Witaj! Witaj, biały wilku. Widziałeś ogłoszenie, prawda? A co ja plotę? Skoro tu jesteś, to na pewno widziałeś. Pozwól, że się przedstawię. Hrabia Beledal. Jestem wielbicielem twoich dokonań. Miło mi. Wiedźmini nieczęsto to słyszą. Ależ panie hrabio, chce pan iść tylko z Wiedźminem? Ja rozumiem, że to chłop nas chwał. Ale cała ta wyprawa to zbędne ryzyko. A decyzja, żeby nas ze sobą nie zabrać, to już... Z całym szacunkiem, jest absurd. Nie przesadzaj, Wilmarze. Może nie umrę, jeśli przez pół dnia nie będzie koło mnie kogoś, kto będzie mi podcierać tyłek. Wybacz te lamenty moich strażników, Wiedźminie. Pozwól, że przejdę do rzeczy. Jak zapewne wiesz już z ogłoszenia, mam dla ciebie dość nietypową propozycję. To dawaj. Widzisz, Wiedźminie... Jestem wielkim miłośnikiem dzikiej przyrody, a w Toussaint żyje kilka gatunków niespotykanych nigdzie indziej. Chciałbym, żebyś towarzyszył mi w wyprawie, która je uwieczni. A i oczywiście, żebyś mnie bronił, gdyby coś poszło nie tak. Bo moi dzielni obrońcy doniosą żonie, że o siebie nie dbam, jeśli choćby się zadrapię. A wtedy sam rozumiesz, marny mój los. Ciekawe, jaki będzie potwór. A to powiedz, czemu nie? Beledal? Ten słynny hodowca drobiu? Nie. Ten słynny hodowca drobiu to był mój dziadek. Ja zajmuję się winami. Sprowadzam najlepsze gatunki Kowiru. Z naszych winnic do rodzimego Kowiru. Dlatego od czasu do czasu odwiedzam Beaucler. No a wtedy, powiedzmy, że lubię poobcować z dziką przyrodą. I do tego potrzebny ci wiedźmin? Mógłbyś wziąć swoich strażników. Taniej by wyszło. No, pewnie bym mógł, ale im też należy się chwila wytchnienia. Prawda, panowie? A poza tym nie da się ukryć. Jestem bogaty, a kto bogatemu zabroni? Czyli cała ta wyprawa to po prostu kaprys bogacza. Jest jeszcze Clarissa. Wilmarze, proszę. Przepraszam, kto? No, to moja córka. Przywożę jej z podróży... Kurde, pamiętam, ile oni pitolo. Tradycja. Zawsze z niecierpliwością. Że będzie zlecenie. No, ale... przecież nie przyszliśmy tu rozmawiać o mojej rodzinie. Tylko o wyprawie, prawda? Prawda. Zanim się zgodzę, chciałbym poznać kilka szczegółów. Dokąd idziemy? Co dokładnie miałbym robić? Z grubsza podziwiać tutejszą faunę i florę. A mnie może przy okazji uda się coś uwiecznić. Uwiecznić? No, widzisz, mam tu taki przyrząd parestisomach, który jest w stanie uchwycić obraz. Zaraz, co takiego? To taki jakby przenośny megaskop. Chwyta zdarzenia i zmienia je w iluzję, na podstawie której maluje później obrazy. Czyli chcesz, żebym z tobą poszedł, oglądał zwierzęta i kwiatki i... Tak, mniej więcej do tego się to sprowadza. Tyle, że wcześniej musisz ustalić, gdzie dokładnie są stworzenia, które chcę uchwycić. No, bo ja niestety wiem tylko w przybliżeniu. Gdzie mogą znajdować się ich siedliska. No, a gdyby coś poszło nie tak, to będziemy mieć w zanadrzu twój miecz.
To jak? Zgadzasz się? No jasne. Kasy nie chcę? To nie wygląda na trudne zadanie. Chętnie zrobię dla odmiany coś przyjemnego. Świetnie. W takim razie proszę, weź tę mapę. Przed przyjazdem idziemy na safari do kilku tutejszych myśliwych, żeby zlokalizowali siedliska interesujących mnie gatunków. Zaznaczyli je na mapie. Dobra robota. To powinno trochę skrócić czas tropienia. Ruszamy? Tak, chodźmy. Będę miał teraz idealne światło. O kurde, chopie. Obejrzyj mapę. Dobra. Skoro ja idziemy z buta? Mapę, to pozwól, że poprowadzę. Eskortuj hrabiego. Nie wolałeś wyruszyć na tę wyprawę ze swoją świtą? Siedliska panter. Urwanie się spod skrzydeł ochrony. Chłopie. To dla mnie. Masz coś z główką, nie? Zależy mi na podziwianiu zwierząt i uwiecznianiu, a nie zabijaniu ich. A co jeśli zaatakują? Trochę sobie też moda na kamerę zmieniłem. Jest trochę dalej. Nie chcemy stać się. Czy bliżej w sumie? No, trochę bliżej. Mniej Geralta. Ale dopóki są spokojne. Nie w całości. My też ich nie prowokujmy. Lepiej to wygląda. Zależy mi. No. Dobra. Nie wiem, czy mogę tak biec, bo on jest jakiś taki cicho ciemny, jeszcze w tych goglach się wypierdzieli gdzieś tu. O maki. Pantery, pantery? Według twojej mapy. Niedźwiedź! Pantery powinny brzmiały mi to bardziej na niedźwiedzia. Trzymaj się blisko. I miej oczy szeroko otwarte. Niedźwiedź i igni to dobre połączenie. Słyszysz? Pantery. To pantery. No jest. Szczerze mówiąc, nie. No ale twoje zmysły są zapewne bardziej wyczulone, więc... Chłopie, nie widzisz? Cholerni kłusownicy. Pewnie zastawili sidła na niedźwiedzie. Spokój, panterę. Złapała się pantera. Świetnie. Będę miał piękne... Świetnie. Będę miał piękne ujęcie, jak nie uważasz. Namawiają, chyba się udało, nie? Bez serca. Ten obraz zada ten kłam. Paryski somarz zdenerwował zwierzęta. Lepiej się stąd wynośmy. Nienawidzę kłusownictwa. Cieszę się, że podzielasz moją miłość. Ej, fajnie, że udało się uspokoić. Jak na człowieka z miasta. Masz bardzo szerokie zainteresowania. Taką czarną panterę. A, prawda, rzeczywiście jest ich sporo. Wina, przyroda, malarstwo. Kolopendromorfy nie lubię. Sobie, że wiedźmińskie dalej chodź. Z całym szacunkiem. Trochę bardziej monotonne. Prawda, ale masz coś głową? Ja tam nie wyobrażam sobie, żebym miał w kółko zadawać się z tymi samymi istotami. Masz żonę? Mam, a co to ma do rzeczy? Nic. Tak, tylko pytam. Słyszysz je? Te skolope... Skolopendromorfy. Drążą tunele pod ziemią. Towarzyszy temu zawsze charakterystyczny dźwięk. Po nim je wytropimy. Tam sobie idą. No, dobre. No, nie wiem, czy była taka... Takie zlecenie, żeby pod ziemią szukać. Chyba nie. Fajne. Tu dźwięk jest bardzo wyraźny. Gniazdo. Musimy być blisko gniazda. Jesteśmy. Stąd raczej nie uda mi się złapać dobrego ujęcia. Poczekaj. Znajdziemy ci bezpieczne miejsce. Ostrożnie stawiaj stopę. Skolopendromorfy są bardzo wrażliwe na dźwięk. Drgania. Łatwo jest. Widzę, że nie mogę na ciebie liczyć. Doskonały dzień. O, w dupę węża. On chce to uwieczniać? Zostawmy. Aha, w pokoju. Dobra, to chodź.
Chciałeś tylko poobserwować. W sumie spoko. To dalej, chodź. Miałeś znaleźć miejsce, w którym będę dobrze widział. A zamiast tego pobiegłeś do leża. Wybacz. Poniosło mnie. O, to było naprawdę ekscytujące. Dziękuję. Mam do ciebie jeszcze jedną prośbę. Chciałbym zobaczyć tutejsze pawie podczas rytuałów godowych. Pawie? Ponoć statko żyje niedaleko stąd. Możemy tam pójść, ale o podglądaniu godów zapomnij. Skończyły się miesiąc temu. O, to fatalnie, bo liczyłem na uwiecznienie ich ogonów w pełnej krasie. A może gdybyśmy jakieś spotkali, myślisz, że byłbyś w stanie skłonić je do zaprezentowania swoich wachlarzy? Co masz na myśli? Ja ogona nie mam i na pewno go sobie nie dorobię. Myślałem raczej o tej waszej wiedźmińskiej magii. Ponoć potraficie wpływać na różne istoty. A tak. Mogę spróbować, ale nic nie obiecuję. Świetnie, to mi wystarczy. Nie wiem dokładnie, gdzie jest stado, ale zaprzyjaźniony myśliwy wskazał mi kilka prawdopodobnych miejsc. Zaznaczę ci je. Dobra, dobrze. To chodźmy. To poszukajmy tych pawi. Idziemy na pawie. Tutaj. Tak się zastanawiam. Dlaczego pawie? Moja córka bardzo je lubi. Chciałbym jej zrobić przyjemność. Jesteśmy blisko. Miej oczy szeroko otwarte. Pióro z tylnej części kupra powleczone łojem. Paw niedawno je zgubił, a łój cuchnie w charakterystyczny sposób. Powinniśmy łatwo wytropić stado. Ej, tam? Miło oglądać wiedźmina w akcji. Zamknij się i idź. Idziemy pawiana szukać. Tu? Słyszysz? Nawołują się. O, widzę, już widzę. Znaczy, że jesteśmy blisko. Jasne. O, jakie piękne. Gdyby jeszcze tylko rozłożyły ogony. Spróbuję to załatwić. Znajdź sobie dobre miejsce. Jestem gotów! Możesz użyć swojej magii! Dwa. Trzy. O! To będzie dzieło sztuki! Uśmiech, proszę! O kurwa! Zaraza! Uważaj! Co ty zrobiłeś? Skolopendromorfy! Skąd się tu wzięły? Musiały za nami przypełznąć! Odsuń się! Ale pizgnął fleszem. Okio! Ty się tam nie ruszaj. Ło, ten mieczyk. O kurde. Już po wszystkim. O, było gorąco. Zrobiłeś fotę? Chyba mam dość wrażeń na dziś. To chyba wszystkich zleceń teraz nie zrobimy, ale spoko. Wspaniała przygoda. Masz już wszystko, czego chciałeś? Tak. W takim razie wracajmy do obozu. Ale zlecenie. Tylko co na końcu, aby był ten? Skolo. Zwracam wam waszego pana. Całego i zdrowego. Wdzięczniśmy. Widzicie? Nie było się czego bać. Dzięki, żeś zadbał o pana hrabiego w Wiedźminie. Dobrze mu zrobiła ta wyprawa. Wyraźnie odżył. Fajne są teraz te kolorki w sumie z tym modem. I uregulujemy należności. No, lepsze. Odżył? Spotkało go coś przykrego? Nie mówił ci? 10 lat temu jego córka Klarysa spadła z konia. Od tamtej pory nie może chodzić. Jest właściwie przykuta do łóżka.
Przed wypadkiem była ozdobą domu, wesołym chochlikiem. Wszędzie było jej pełno. Hrabia często ją zabierał na wycieczki, uwielbiała też zwierzęta. Teraz te jego wyprawy, a właściwie obrazy, które z nich przywozi, to dla niej jedyne okno na świat. Już jestem. Jeszcze raz dzięki za asystę, Geralt. Co prawda twój wybryk kosztował mnie trochę nerwów, ale ten dzień i tak zaliczam do udanych. Dobrze wiedzieć, że Wiedźmin też ma poczucie humoru i potrafi czasem zrobić coś nieszablonowego. Tak. No i dobrze. Szalony ze mnie chłopak. Szalony. Proszę, oto twoja nagroda. No. Dzięki. Nie chcę tej kasy. Mam dla ciebie jeszcze jedną propozycję. Za jakiś czas organizuję wystawę moich prac dla kilkorga przyjaciół. Może zechcesz wpaść? Pewnie. Czemu nie? Jeśli akurat będę w okolicy. Świetnie. W takim razie zapraszam do mnie. Zatrzymałem się u przyjaciela. Niedaleko wioski Frankolarts. Będę. Bywaj. No i zajebiście. Tam mamy jeszcze jakieś spotkanie. To idziemy. Tu idziemy, ciekawe co tu będzie. Piknik. Uhuhu. Wśród malowników. Pozdrawiam, pozdrawiam. Witajcie! Żyje jeden z najniebezpieczniejszych. Zarówno samce, jak i samice wijów boklerskich są wyjątkowo drapieżne. Choć na ogół polują w grupie, autorowi tego niezwykłego dzieła udało się uchwycić pojedynczego osobnika, szykującego się do ataku. Warto również zwrócić uwagę na łowcę, który choć przecież musi sobie zdawać sprawę z grożącego mu niebezpieczeństwa, z kamienną twarzą wyczekuje na właściwy moment, by zaatakować. O, Geralt, jesteś. To wspaniale. Pozwól. Wiecie, kto to mówił, nie? Krystyna Czubówna. Cieszę się, że przyszedłeś. Mam dla ciebie mały prezent. Nie możesz odmówić. Fajne zlecenie. Możesz go oczywiście sprzedać, choć będę zaszczycony, jeśli powiesisz go w swoim domu. Dziękuję. Jeszcze Biały Wilk. Rozmawiałem z twoimi strażnikami. Opowiedzieli mi o Klarysie. Przykro mi z powodu jej wypadku. Dzięki. Te słowa wiele dla mnie znaczą. Jak się miewa twoja córka? Pewnie nie może się doczekać, kiedy wrócisz. Raczej kiedy przywiozę jej prezenty. Dwa obrazy już wysłałem, żeby nie musiała czekać. W drodze powrotnej zamierzam zahaczyć o Dolblatana. O. Ponoć można tam spotkać Sylwanę. Tak, znam nawet jednego. Nazywa się Thor. Bywa złośliwy, ale za odpowiednią opłatą powinien się zgodzić na wszystko, co poprosisz. No, brzmi dobrze. Dzięki za wskazówkę. Pozdrów go serdecznie ode mnie. Widzę, że masz tu wielu przyjaciół. I wszyscy wydają się zachwyceni twoimi obrazami. O, jak się ma tyle pieniędzy co ja, to przyjaciele lgną do ciebie jak pszczoły do miodu, wychwalając pod niebiosa wszystko, co robisz. Nie twierdzę, że wszyscy ci ludzie to kłamliwi pochlebcy, ale... No, niestety pewnie większość. Nie rozumiem. To czemu w ogóle się z nimi zadajesz? Jestem przedsiębiorcą i muszę przedkładać interesy ponad osobiste odczucia i animozje. Poza tym? Czasem wystawiam jakiś całkiem nieudany obraz tylko po to, żeby posłuchać, jak ludzie wychodzą z siebie, żeby znaleźć odpowiednie słowa w superlatywach opisujące bohomazy. Oczywiście, im bardziej komuś zależy, by mi się przypodobać, tym bardziej chwali moje arcydzieła. Ubaw, mówię ci. Tak, z takimi plamkami. No dobrze, ale to chyba koniec. Miło było cię spotkać.
Ale fajne zlecenie. Bardzo fajne. Mamy obraz i mieliśmy Krystynę Czubówną nawet w tym queście tutaj. Można pogadać? Wspaniale móc poznać bohatera ostatnich dzieł. Życzę dobrej zabawy. Nieźle, no to chyba nam się udało zrobić tylko jedno zlecenie w tym odcinku. No to jeszcze trochę się pobawimy, bo mamy tutaj, jak widzicie, kolejne trzy i ten turniej gwinta. Także na razie polecimy chyba kolejne. Ale to następnym razem. Bywajcie.